Dyktafon włączony, tak? I z tego punktu usłyszałem ryk samolotu. I zobaczyłem iskry z samolotu. Zaczynam hamować, idzie bardzo nisko. Myślałem, że spadnie na drogę. Kołami w dół, tak jak się schodzi do lądowania. Od drzewa się zaczepia, na tę stronę przelatuje i tam w dole jakaś część samolotu upada. Wyrównało go. I tak jak on na tę stronę był przechylony, to jak się zaczepił, to na tę stronę wyrównał. Tak trochę wyrównał i tu poszedł i tam upadł. Oto, co widziałem na własne oczy. Smoleńsk, 200 kilometrów od Moskwy. 10 kwietnia 2010 roku miał tu wylądować polski prezydent wraz z delegacją najwyższych przedstawicieli państwa. Chcieli złożyć hołd polskim oficerom, którzy 70 lat wcześniej byli przywiezieni przez Rosjan wagonami do pobliskiego Katynia i pomordowani strzałem w tył głowy. Samolot z prezydentem Polski rozbił się tuż przed lotniskiem w Smoleńsku. Wszystkie 96 osób na pokładzie zginęło. Już parę godzin po katastrofie prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zadeklarował, że śledztwo powinno być prowadzone w ścisłej współpracy ze stroną polską. Wieczorem premier Donald Tusk poleciał na miejsce katastrofy, gdzie spotkał się z premierem Władimirem Putinem. Podjęte tam decyzje były brzemienne w skutki. Polski rząd z niewyjaśnionych do dziś przyczyn nie wykorzystał deklaracji prezydenta Miedwiediewa. Nie zabiegał także o powołanie komisji międzynarodowej, która by zbadała okoliczności katastrofy. Kontrolę nad jej badaniem i śledztwem przejęli Rosjanie. Aneks 13 został przyjęty nie na podstawie konwencji, bo konwencja nie przewiduje, żeby on był stosowany do samolotów państwowych. On został powołany na podstawie porozumienia między Polską i Rosją, nieformalnego porozumienia. Ustalenia te były dokonywane w trybie jakimś nadzwyczajnym zamieszaniu, prawdopodobnie podczas spotkań na miejscu katastrofy. I zgodzili się na to, nie spisując, o ile wiem, co nie oznacza nieważności zobowiązania w stosunkach międzynarodowych. Mnie zadziwiło to, że z Polski nie wypłynął żaden wniosek o przejęcie śledztwa. Dlaczego nie starano się trzymać tego, że był to lot wojskowy? W znaczeniach był jako lot wojskowy. I w tym momencie mielibyśmy prawo do prowadzenia śledztwa tam. Nikt nie próbował. Od pierwszych chwil po katastrofie, jeszcze zanim przeprowadzono jakiekolwiek badania, Rosjanie oraz przedstawiciele rządu Donalda Tuska rozgłaszali, że za tragedię odpowiadają piloci Tupolewa. Piloci mieli doprowadzić do sytuacji, że tuż przed lądowaniem samolot zahaczył lewym skrzydłem o brzozę i w efekcie stracił część skrzydła. Potem wykonał pół beczki i kołami w górę runął na ziemię. Tę wersję przyjął w swym raporcie rosyjski MAK Tatiany Anoliny. Nieco później wersję z brzozą i półbeczką powieliła polska komisja, kierowana przez ministra Jerzego Millera. Po ogłoszeniu raportu przez komisję Millera odnosiłam wrażenie, że to było dopasowanie jednego raportu do drugiego. Raporty obu komisji były pełne sprzeczności. Polski raport sformułowano bez przeprowadzenia podstawowych badań, całkowicie pomijając fakty wskazujące, że na pokładzie samolotu mogło dojść do wybuchu. Te zaniechania wytykają komisji Millera niezależni eksperci. Nawet te dane, które komisja Millera miała w ręku, wiele z nich pominęła. Wiadomo nam, że dowody, które miała w ręku, ukryła.
Przykładem takiego dowodu jest alarm, nagrany alarm samolotu krytyczny, który miał miejsce mniej więcej tam, gdzie podejrzewamy ten zasadniczy wybuch w kadłubie. On jest szczególny, zawiera bardzo dużo informacji i on został ukryty w raporcie zarówno Maku, jak i Millera. Został odrzucony z ich analiz. Mało tego, żeby ta krzywa, która przechodzi przez ta 38, ta trajektoria, lekko się zakrzywiła, co jest konieczne przy wyjaśnieniu beczki, to ten taw trochę przesunięty. Innym przykładem jest ekspertyza zdjęć satelitarnych okolic lotniska w Smoleńsku dokonana przez firmę Smolgis. Ekspertyza wyraźnie mówi o wybuchach na miejscu katastrofy. Komisja Millera, która skorzystała z tych ekspertyz, zastąpiła słowo wybuch słowem pożar. Jedziemy do Smoleńska. To kolejna nasza wyprawa do tego miasta. Mimo upływu czasu mamy nadzieję dotrzeć do nowych informacji o tym, co się wydarzyło pod lotniskiem Siewiernej. Nowych świadków szukamy w rejonie ulicy Kutuzowa oraz ulicy Gubienki, łączącej szosę z osiedlowymi garażami i Brzozą, o którą miał zahaczyć Tupolew. Jak dowodzą eksperci zespołu parlamentarnego, to między tymi ulicami, kilkaset metrów przed miejscem katastrofy, rozegrały się kluczowe dla lotu zdarzenia, pominięte przez Rosjan i Komisję Millera. Ustalenia ekspertów potwierdzają relacje świadków, do których dotarliśmy. Wielu z nich nie było dotąd przesłuchanych przez prokuraturę. Okolice zmieniły się nie do poznania. Rosjanie wycięli wszystkie drzewa po obu stronach ulicy Kutuzowa. Oto jak wyglądały w dniu katastrofy. I jak wyglądają dzisiaj. Co się stało z tymi drzewami? Czemu ich już nie ma? Porządek. Czemu taki porządek? Nie mogę powiedzieć czemu. Ktoś przykazał może. Zrobili porządek i tyle. Obok warsztatu Kija powstał nowy pawilon. Dosłownie tuż obok miejsca, gdzie Tupolew runął na ziemię. Nowy budynek przesłania obelisk i podest dla gości ustawiony na miejscu katastrofy. Zlikwidowano autokomis. Prawie nie ma po nim śladu. Widać jedynie zarysy budki autokomisu. Zmieniło się także otoczenie Brzozy, na której Tupolew rzekomo miał stracić skrzydło. Drzewo obudowano podestem. Traktowane jest jak pomnik. Dotarliśmy do paralotniarza, dzięki któremu możemy pokazać ten teren z lotu ptaka. Paralotnia leci prosto na pas startowy lotniska Siewiernej. Kwadratem zaznaczyliśmy ściętą Brzozę. Za nią przebiega ulica Gubienki, a dalej ulica Kutuzowa. Zdjęcia dowodzą, że Tupolew, którego rozpiętość skrzydeł wynosi 38 metrów, musiałby skosić sąsiednie drzewa, oddalone zaledwie o kilkanaście metrów. Potwierdzają to niezależni naukowcy. W głębi widać miejsce katastrofy. Oto zdjęcia zrobione podczas innego lotu. Widać także zniwelowany teren w okolicach, gdzie leżało oderwane skrzydło Tupolewa i gdzie zdaniem naukowców mogło dojść do wybuchów na pokładzie. To tu został zarejestrowany alarm TAVS-38. Jak dowiódł ekspert zespołu parlamentarnego profesor Wiesław Binięda, w razie uderzenia w Brzozę samolot nie mógł tracić końcówki skrzydła, tylko powinien ściąć drzewo. Nie mógł też lecieć zgodnie z trajektorią wyznaczoną przez MAK i Komisję Millera. Tu jest położenie Brzozy i w tym planie, że tak powiem, widzimy
wysokość lotu tego samolotu. To jest trajektoria lotu tego samolotu. Więc zgodnie z raportem MAC-u, to jest około 5-6 metrów od ziemi, gdzie ten samolot miał uderzyć w tą brzozę. Następnie widzimy, że ten lot w tym rejonie się obniża, czyli w tym momencie samolot leci jakieś 2 metry, może 1,5 metra nad ziemią. Oczywiście to jest wysokość do jego skrzydeł. Poniżej jeszcze jest kadłub, są koła wypuszczone, także już w tym momencie prawdopodobnie jedzie tymi kołami po ziemi. A trzeba zaznaczyć, że w tym miejscu jest las. Także ten samolot musiałby przeniknąć przez ten las niezauważalnie, ponieważ nie wyciął żadnej alei. Gdyby rzeczywiście leciał, to musiałby wyciąć po prostu przesiekę. Nie ma tej przesieki. Widzimy dalej, że ten samolot nagle bez skrzydła, 1/3 skrzydła, gwałtownie się wznosi do góry. Odległość między tą zieloną linią a tą białą to jest mniej więcej jedna sekunda, niewiele ponad jednej sekundy lotu tego samolotu. On leci z prędkością 80 metrów na sekundę. Czyli w tym wypadku, jeżeli on podrywa się w ten sposób gwałtownie do góry, to znaczy, że musi ten samolot osiągnąć około 10 g, żeby tą maszynę, 78-tonową maszynę podnieść do góry. No oczywiście żaden samolot tego typu nie jest w stanie tak szybko się podnieść do góry. Takie przyspieszenie jest w ogóle niemożliwe. To nawet samoloty wojskowe, odrzutowe, prawdopodobnie pilot by już stracił przytomność, gdyby tak z taką gwałtownym przyspieszeniem podszedł do góry. No ale ten samolot dał radę. Pilot zdecydował lecieć poziomo, czyli znowu, to, jeżeli on wyhamował z tej ogromnej prędkości do góry, to tak jak winda, która by nagle przyspieszyła do góry, a potem nagle zahamowała. To możemy sobie wyobrazić, że ci pasażerowie, którzy nie byli przypięci, prawdopodobnie już byli na suficie tego samolotu w tym miejscu. No ale za chwilę ten samolot znowu przyspiesza do góry. To wszystko się dzieje bez skrzydła w dodatku. No i musi to zrobić, bo gdyby nie zrobił, to nie byłby w stanie przewrócić się do góry nogami. Bo ta odległość byłaby niewystarczająca na to, zawadziłby skrzydłem. Zdaniem ekspertów zespołu parlamentarnego opierających się na danych z rejestratorów pokładowych, w rzeczywistości samolot przeleciał kilkanaście metrów nad brzozą. Niemal równocześnie doszło do zdarzeń, które zdecydowały o losie maszyny. Pierwszy z nich to urwanie końcówki skrzydła samolotu. Być może przy pomocy w trakcie wybuchu, którym może na przykład być wybuch par paliwa i powietrza w lewym zbiorniku lewego skrzydła. Drugi punkt zasadniczy i krytyczny dla całej katastrofy to jest wybuch w kadłubie samolotu. Naukowcy współpracujący z zespołem parlamentarnym przeprowadzili badania, jak przebiegała trajektoria lotu Tupolewa. Ekspert Marek Dąbrowski pokazał to na symulacji, która obrazuje wstrząsy, gdy w samolocie doszło do wybuchów. Poszukujemy świadków, którzy byli w pobliżu lotniska, gdy doszło do katastrofy. Odnajdujemy motocyklistę, który jest widoczny na amatorskim filmie nakręconym tuż po katastrofie telefonem komórkowym w miejscu, gdzie leżał fragment skrzydła. Mężczyzna twierdzi, że widział różne odłamki samolotu w miejscu, gdzie zdaniem ekspertów zespołu parlamentarnego miało dojść do wybuchów w Tupolewie. Fakt ten zignorowała komisja Millera. Byłem w garażu, było słychać dźwięk. Momentalnie, nagle dźwięk samolotu zanikł. Zrozumiałem, że coś się wydarzyło. Z pewnością jakaś katastrofa. Zamknąłem garaż, poszedłem w tym kierunku. Część skrzydła leżała gdzieś mniej więcej w tym miejscu. Ta część, kiedy odlatywała, jeśli się nie mylę, dotknęła przewodów. Przewody zostały całe, nic się nie oberwało. Ale gdzieś w okolicy przewodów leżała część skrzydła.
Dalej, tu były zarośla, takie nieszczególnie duże. Druga część leżała dosłownie 5 metrów stąd, w zaroślach. Ale pozostała część samolotu. Widać, on już zaczął się wznosić, a te dwa elementy upadły. Przez drogę, nad drogą on przelatywał mniej więcej na wysokości tych drzew. 30-50 metrów za drogą były już pierwsze elementy, część ogonowa. Dalej nie poszedłem. Doszedłem do drogi i dalej nie poszedłem. A ten pierwszy element? Pierwszy duży element skrzydła leżał tu. Pan do niego podszedł? Ja do niego podszedłem, przeszedłem przez krzaki, zobaczyłem drugi element, drugą część skrzydła. Druga jaka była? Tak myślę, że pierwsza miała ze 3 metry, mniej więcej 3-metrowa część. No i druga, może 2,5, może 3 metry długości, a małe części były rozrzucone tu wszędzie, po wszystkich sektorach. Tu, 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 wszędzie były rozrzucone jakieś małe części. To wszystko, co ja tu widziałem. W tym samym rejonie spadające kawałki metalu widział także pracownik pobliskiego zakładu produkcyjnego. Byłem w tym czasie tu. Ja go nie widziałem, słyszałem. Podniosłem oczy i wyskoczyłem. A wszystko jeszcze leci w powietrzu. I chociaż wysokość nieduża, wszystko w powietrzu, elementy duraluminium. A te kawałki, które pan widział, jak pan wyszedł, jeszcze były w powietrzu? Tak. I one spadały na ziemię. Tak, takie nieznaczne, nieduże elementy. Pracownik zakładu stał niedaleko nieistniejącego obecnie autokomisu. W metalowy parkan tego autokomisu uderzyły części samolotu lecące od strony, z której nadlatywał Tupolew. Teraz po parkanie nie ma śladu. Najbliżej zdarzeń był kierowca autobusu, który na własne oczy widział ostatnie sekundy lotu Tupolewa. Twierdzi, że nad drogą samolot leciał kołami w dół. Stoi to w sprzeczności z tezami MAK i komisji Millera, że nad drogą leciał już obrócony kołami w górę. Nad drogą? W jakim leciał położeniu? W położeniu brzuchem w dół. Zrozumieliście jak? Kołami w dół, tak jak się idzie do lądowania. Nad drogą? Tak, nad drogą. Odnajdujemy doktora Nikołaja Bodina, właściciela terenu, na którym stoi ułamana brzoza. Początkowo Bodin udaje kogoś innego. Słyszeliśmy, że jakiś doktor ze Smoleńska jest tu właścicielem. Tak, tak. To prawda. Prawda. A jakby do niego dotrzeć, do tego doktora, porozmawiać? No ja nie wiem, to potrzebna jego osobista zgoda. Ja myślę, że to pan jest tym doktorem. Tak pani mówi. Ciekawe. Czemu pan nie chce powiedzieć? Ja nie chcę powiedzieć. No jak ma pan na nazwisko? Mam na nazwisko Bodin. Nikołaj Jakowicz. Potem jednak Nikołaj Bodin zgadza się na rozmowę. Potwierdza uzyskane przez nas wcześniej informacje, że odłamki samolotu leżały w okolicach oderwanego skrzydła. Małych elementów było dużo. Różnych, małych. Leżały na drodze, jak potem biegłem. Szedłem w dół do samochodu. I kiedy już podchodziłem do swojego auta, to w tym momencie samolot przeleciał nad moją głową. I wtedy spaliny silnika zbiły mnie z nóg. Chwyciłem się za koło samochodu. Gdzie to było? Tu, no tu. W tym miejscu. I potem już pobiegłem po tej drodze w stronę upadku samolotu. Jak wracałem, też dużo elementów leżało. Tu? Tak. Tam kawałki aluminium były. Wszystkie dowody wskazują na to, że ten samolot zderzył się z brzozą. Były wbite szczątki samolotu pod brzozą, leżały elementy samolotu, które od niego odpadły po kolizji. Skąd się wzięły kawałki samolotu pod brzozą, tłumaczy Nikołaj Bodin. Jak biegłem z powrotem, to na drodze koło brzozy leżały jakieś części od samolotu. Podniosłem je i położyłem pod brzozą. I to wszystko. Bodin nie podszedł do ofiar katastrofy, by udzielić im pomocy. Zobaczyłem, że tam wszyscy zginęli. Kilkudziesięciu ludzi widziałem. Ale ilu ich było, nie wiem.
Jak pan się dowiedział, że nikt nie przeżył? Martwy od żywego różni się radykalnie. Na pierwszy rzut oka? Oczywiście. Od razu przyjechało tutaj pogotowie ratunkowe. Od razu. Na miejsce katastrofy przyjechało pogotowie, specjaliści i funkcjonariusze MCS. Oni byli bardzo szybko, momentalnie. I oni też nie znaleźli ani jednego. Właściciel jednego z garaży opowiada, że widział karetki pogotowia, które usiłowały dotrzeć na miejsce katastrofy i wśród garaży zgubiły drogę. Nie dojechały do celu, bo zawrócono je do bazy. Stoi to w sprzeczności z raportem MAK. Kiedy to się działo, pan stał w tym miejscu i palił papierosy? Tak, o tu. I co się stało w tym momencie? Trzy głuche huki. Trzy głuche huki z małą przerwą i wszystko. A ten ostatni? Ten ostatni był... Już mgła była. Było widać niewielki język ognia. Trudno określić jaki. Po prostu nieduży. I to praktycznie wszystko. Kiedy on już upadł, szybko, za 3-5 minut przyleciało pogotowie. Oni przylecieli i chcieli pojechać na miejsce upadku samolotu. Ale jak przejechać? Przez radiostację dowiedzieli się, co się zdarzyło. Tak, to rozbił się polski prezydent. Wycofali ich. Byli tu i nie próbowali dalej jechać. Według raportu MAK, 17 minut po katastrofie, przybycie na miejsce tragedii pierwszej karetki pogotowia. Po niej systematycznie dojeżdżają następne. 59 minut po katastrofie. Ustalono, że nikt nie przeżył tragedii. Odjazd 7 karetek. Pogotowie wycofali. Zauważyli zapewne, że tam pogotowie nie ma już nic do roboty. Żadna pomoc niepotrzebna. A to wycofanie zarządzono o której po upadku samolotu? Wszystko to dzieje się dosłownie w ciągu 10-15 minut. Że wszyscy zginęli, usłyszałem od lekarki pogotowia. Do niej zadzwonili, czy przez radiostację podali, że z powrotem, wycofać się, że nie ma kogo ratować. Usiłujemy dotrzeć do strażaków, którzy pierwsi przybyli na miejsce katastrofy. Bezskutecznie. Halo. Przyjechali polscy dziennikarze. Chcą przeprowadzić rozmowę. Zaprowadzić ich, zaprosić do ciebie? Co robić? Co robić? Wszystko zrozumiałem. Do kamery nikt się nie wypowie, bo potem same nieprzyjemności. A rzecznik prasowy co powiedział? Można się z nim spotkać? Mogę zadzwonić. Halo? Oni chcą jeszcze do ciebie przyjechać. Wszystko zrozumiałem. Wszystko zrozumiałem. Boją się. Wszyscy się boją. Boją się wszyscy. Podczas wcześniejszej wizyty w Smoleńsku dotarliśmy do funkcjonariusza rosyjskiego MCS, Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych. Spotkał się z nami w jednym z lokali. Nie chciał wystąpić przed kamerą. Na lotnisku były dwa samochody Straży Pożarnej. MCS-u? Samochody Straży Pożarnej MCS-u? Tak, oczywiście. Była nasza straż z guberni, która gasiła to, co się paliło. Przyjechaliśmy w 7 minut. Pogotowie przyjechało po nas kilka samochodów. Oni stali, myśmy ich nie puszczali. Sami obeszliśmy wszystko. To, co mówią nowi świadkowie, do których dotarliśmy w Smoleńsku, współbrzmi z ustaleniami skupionych przy zespole parlamentarnym niezależnych ekspertów, którzy badają ostatnie sekundy lotu Tupolewa. Wyniki ich prac prezentowane są podczas posiedzeń zespołu w Sejmie. Opinia publiczna poznaje je dzięki niezależnym od rządu mediom oraz na spotkaniach organizowanych w drugim obiegu.
Informacja, że ten samolot po uderzeniu w brzozę zrobił tak zwaną beczkę autorotacyjną w sytuacji, w której to się wszystko miało dziać na wysokości 5 metrów, a samolot ma blisko 40 metrów rozpiętości skrzydeł, no sprawiało, że żaden normalny naukowiec nie mógł przejść nad tym do porządku dziennego, tak jak nie mógł zaakceptować faktu, że samolot, który ma skrzydło wielkości 19 metrów, po uderzeniu w 30-centymetrową brzozę traci to skrzydło. No to po prostu urągało zdrowemu rozsądkowi. I stąd analizy najpierw profesora Biniendy, następnie Nowaczyka, Jaworskiego, tych wszystkich, którzy zgromadzili wiedzę podsumowaną następnie przez doktora inżyniera Szuladzińskiego. Bardzo ważnym fragmentem tych analiz było dokonanie badania głównej części kadłuba, tej, która jest między skrzydłami a ogonem i która leży na ziemi z wywiniętymi na zewnątrz burtami. Otóż okazało się, że takie ułożenie tej części, takie wywinięcie na zewnątrz burt samolotu może nastąpić tylko w wyniku eksplozji wewnętrznej. W żadnym innym wypadku, a bardzo dokładnie poddawał to swoim analizom profesor Binienda, w żadnym innym wypadku nie jest możliwe, by ten kadłub miał wywinięte na zewnątrz obie burty. Przy analizach zawsze jedna z burt przy normalnym uderzeniu w ziemię była wewnątrz, a tylko druga wywinięta na zewnątrz. Bliższa analiza, której dokonał pan doktor inżynier Szuladziński, wskazała, że to mogła być eksplozja, która najpierw zniszczyła skrzydło, a następnie niszcząc śródpłacie dokonała zniszczenia, destrukcji całego samolotu i była prawdziwą przyczyną tej straszliwej katastrofy. Rezultaty badań ekspertów zespołu parlamentarnego są zbieżne z analizami naukowców uczestniczących w konferencji smoleńskiej, która odbyła się w październiku 2012 roku. Ponad 100 profesorów uczestniczy w tym i tam 20 kilku członków Polskiej Akademii Nauk. Także to jest dość znaczący procent tego środowiska. Naukowcy wskazali nowe fakty. Profesor Jan Obrębski poddał analizie jeden z elementów Tupolewa. Ten element został zniszczony, czy samolot nawet mogę powiedzieć, został zniszczony w wyniku dobrze przygotowanej, wielopunktowej eksplozji. Wszystkie elementy noszą ślady rozciągania, rozrywania, wręcz eksplozji. W wyniku rozciągania popękała powłoka ochronna tego elementu. Co więcej, nawet w jednym miejscu jest pokazane, że powstało takie dziwne rozdęcie połączenia, można powiedzieć, miejsca nitowanego, które musiało pochodzić od ciśnienia gazu. Najpierw gaz próbował ujść, te powiedzmy gazy po wybuchu próbowały znaleźć ujście tamtędy, rozchyliły, natomiast później wszystko nie wytrzymało i puściło. Profesor Jacek Rońda wskazywał, że fragmentacja skrzydeł nastąpiła symetrycznie po obu stronach osi Tupolewa. W dodatku nie na tak zwanych szwach, ale między nimi. O czym świadczy to obcięcie? Świadczy o wystąpieniu tej fali uderzeniowej. Fala uderzeniowa powstała w wyniku wybuchu, który był na pokładzie. Nie wiadomo, czy był w zbiorniku paliwa, czy był w kabinie. Pewne przesłanki wskazują na to, że był i tu, i tam. Fala uderzeniowa propagowała się w tej konstrukcji i spowodowała obcięcie tych skrzydeł. Prawdopodobnie nad ziemią. Wielu świadków potwierdza, że gdy samolot był wiele metrów nad ziemią, za jego ogonem pojawiła się smuga ognia oraz że ogon odpadł jeszcze w powietrzu. Tak przeleciał migiem. I pojawił się rozbłysk, jak żółtko. Jak żółtko jajka. Widoczny był tylko kształt samolotu. Widziałem tylko ogon.
Za ogonem taki płomień długości może 5 metrów, maleńki jakby od komety. Dokładnie po sekundzie taki krótki, głuchy huk i ciężko upada. Obroty zaczęły narastać do maksymalnych. Następnie po kilku sekundach trzaski, huk i następne kilka sekund dźwięk. Przed upadkiem oderwała się część ogonowa. Samolot był jeszcze w powietrzu. Oderwał się ogon. Upadł. Rozbłysk i ogień. Dzisiaj możemy z dość dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że przyczyną katastrofy nie była awaria samolotu lub eksplozja na pokładzie samolotu. Podkreślamy, że nikt nie ingerował w lot samolotu ani przy działaniu środków wybuchowych, chemicznych, jądrowych. Od tragedii minęło ponad 2,5 roku. Z tej perspektywy widać, że w sprawie katastrofy smoleńskiej strona polska podejmowała działania w sposób zadziwiająco pasywny. Nam chodziło o to, żeby nie powodować wojny z Rosjanami, tylko żeby uzyskać maksimum informacji od nich, żeby zakończyć to badanie wypadku. Polscy prokuratorzy, którzy przylecieli do Smoleńska, nie przeprowadzili nawet prawidłowych oględzin miejsca katastrofy. Świadczy o tym relacja prokuratora Zbigniewa Rzepy, który wraz z prokuratorem Ireneuszem Szelongiem jako pierwszy dotarł na lotnisko Siewierny już po południu 10 kwietnia 2010 roku. Czy obszedł pan całe terytorium zdarzenia? Nie obszedłem całego terytorium. A dlaczego? Dlatego, że w tym momencie nie było takiej możliwości, kiedy byłem tam na miejscu. A co mu przeszkadzało? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie, w każdym razie nie byłem na terenie całego miejsca katastrofy, nie obszedłem go całego. Poruszanie się po terenie katastrofy, po terenie miejsca katastrofy wymagało zgody Rosji. To była pierwsza zasadnicza sprawa, którą rząd polski zrobił źle. Przekazanie śledztwa tylko i wyłącznie w ręce Rosjan, bo my jesteśmy od nich uzależnieni. Nasza prokuratura zwraca się o pomoc prawną do rządu Federacji Rosyjskiej. Po raz pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty. My się zwracamy o pomoc prawną do Rosjan. Rosjanie szczegółowo zajęli się wszystkimi okolicznościami, które leżały po stronie polskiej, prawda? Ale co do tych po stronie rosyjskiej, utrudniali dostęp do dokumentów, czy jakieś, nie ułatwiali przesłuchań, czy opóźniali coś, czy nie dopuścili naszego przedstawiciela do oblotu kontrolującego radary, które wiadomo, że były niewłaściwe. Anolina nie dopuściła do szczegółowego ustalenia treści rozmów, jakie się odbywały w wieży kontrolnej, także rozmów zewnętrznych z tej wieży. Do dnia dzisiejszego nie mamy po polskiej stronie żadnych powodów sądzić, aby po stronie rosyjskiej były jakiekolwiek próby utrudnienia, zaciemniania śledztwa czy przeszkadzania polskiej stronie w odnalezieniu wszystkich przyczyn. To Rosjanie badali najważniejsze dowody w śledztwie smoleńskim. Wrak samolotu, szczątki ofiar, zapisy czarnych skrzynek. Choć polscy śledczy przybyli do Smoleńska zaraz po katastrofie, szczątki wraku zbadali dopiero 2,5 roku później. Komisja Millera w ogóle się tym nie zajęła. Obecne metody, które wypracowała nauka, które są dla nas dostępne, pozwalają na to, że możemy stwierdzić, czy Ramzes IV cierpiał na chorobę nerek, czy nie. To jest poziom tych metod, które obecnie są dostępne. Możemy zliczyć pojedyncze atomy. Jest w geotechnice znana prawda, że możemy ustalić, jaki był nacisk skał
w epoce jurajskiej, kiedy się tworzymy. Możemy ustalić, jakie były. Nauka daje nam takie narzędzia obecnie, że możemy wszystko to wyjaśnić, nawet korzystając z bardzo nielicznych dowodów. Ale byłoby zupełnie absurdalne, gdybyśmy nie domagali się tych podstawowych dowodów. Trzeba mieć świadomość, że ta tak zwana katastrofa smoleńska jest jedyną w świecie, o której rozstrzygnięto co do przyczyn i sposobu, bez badania podstawowych dowodów, jakie stanowi wrak. Nie ma drugiego takiego przypadku w całej historii katastrof lotniczych. Wierzbicki nie znał się na konstrukcji Tupolewa. W Smoleńsku nie było nikogo, kto byłby specjalistą w tej dziedzinie. Czy to znaczy, że Polacy w ogóle nie chodzili do wraku? Jeśli chodzili, to niewiele z tego wynikało. W czerwcu zrobiłem odprawę w Moskwie, na której omawialiśmy wyniki pracy. Wierzbicki przedstawił na niej tylko tyle, ile przekazali mu Rosjanie. Lista zaniechań po stronie polskiej jest znacznie dłuższa, na przykład w sprawie czarnych skrzynek. Jednej z nich w ogóle nie odnaleziono. A co z pozostałymi? Zostaliśmy przetransportowani samolotem z Smoleńska do Moskwy. Mieliście ze sobą czarne skrzynki, tak? Tak, czarne skrzynki były w samolocie. Widział pan je fizycznie? Widziałem kartony, w których zostały zapakowane i w których one były zapakowane. A jak wylądowaliście w Moskwie, to co się działo? Zostały zabrane przez przedstawicieli MAK-u do siedziby MAK-u. I wtedy się pan z nimi rozstał? Na kilka godzin, tak. Nie. Następnego dnia rano stawiliśmy się wraz z przedstawicielami komisji do siedziby MAK-u. Rejestratory zostały wyjęte, taśmy zostały założone na specjalny magnetofon, z którego zostały zgrane na twarde dyski komputerów. Po czym taśmy zostały zabezpieczone i zaplombowane w sejfie, który sam plombowałem razem z przedstawicielem MAK-u. Co za plomba? To był kawałek papieru z pieczątkami z moim imieniem i nazwiskiem, na którym się podpisałem. Kawałek papieru przyklejony do tego sejfu czym? Klejem. Obserwowałem pracę biegłych polskich, specjalistów polskich i rosyjskich przy odczytywaniu tym wstępnym z zarejestrowanych rozmów na rekorderze. A na czym ta obserwacja polegała? Byłem przy tym, kiedy odczytywali te głosy zapisane na rekorderze. Pan miał słuchawki na uszach? Nie, nie miałem słuchawki na uszach. A oni mieli słuchawki na uszach? Tak, oni mieli na uszach. No to skąd pan wie, co oni robili? Czasami ten głos był słyszalny. Czasami było tak, że słuchali bez użycia słuchawek. Około godziny 17-18 opuszczaliśmy MAK i wracaliśmy do ambasady. Wracaliśmy dopiero na 2 godziny rano. A w jaki sposób były komputery i twarde dyski zabezpieczone? Nie odpowiem na to pytanie, to już kwestia MAK-u. To były ich komputery i oni mieli to u siebie. Także członkowie komisji Millera nie wykonali podstawowych czynności na miejscu katastrofy, takich jak pomiar brzozy czy zbadanie urwanego skrzydła. Zespół Millera nie wykonał żadnych symulacji związanych z zachowaniem skrzydła w zderzeniu czy w kontakcie z drzewem. A miał pan wątpliwości co do skrzydła? Ale jakie wątpliwości do skrzydła można mieć? Żadnych wątpliwości. Jak coś się urwie, to jakie mogą być wątpliwości? Trzeba zbadać skrzydło, by wiedzieć, dlaczego się urwało. No proszę pani, jak walnęło o drzewo, to się urwało. Mam też wątpliwości, czy on działał dobrze i skutecznie, i tym bardziej, że widywałem go częściej w naszej telewizji, aniżeli słyszałem, że był w Moskwie, kiedy jego zadaniem było patrzeć Rosjanom na ręce. Jak go zapytano, dlaczego pan, jak pan nie miał tłumaczy w swoim zespole, to dlaczego pan nie wynajął? Bo ja nie chciałem wziąć pieniędzy z ambasady, bo mogliby mi ukraść. Tak dosłownie powiedział Klich. No. Polskich prokuratorów ani patomorfologów nie było także przy sekcjach zwłok ofiar tragedii. Zaczęto je przeprowadzać w Moskwie w wielkim pośpiechu już w dniu katastrofy. W
do momentu przyjazdu naszych lekarzy Rosjanie powiedzieli, że chyba w 60 czy 70% wszystkie sekcje zostały zrobione. Nagle przy tylu osobach nie wierzę w to. Mimo tych wszystkich obstrukcji podczas spotkania z Putinem 13 kwietnia 2010 roku przedstawiciele strony polskiej chwalili współpracę z Rosjanami. Pracujemy jak jedna wspólna rodzina i powiem szczerze, że po raz pierwszy jestem świadkiem tak dobrej współpracy i uzupełniania się w tej pracy. Najmniejszy skrawek, który został przebadany, najmniejszy szczątek, który został znaleziony na miejscu katastrofy, wtedy, kiedy przekopywano z całą starannością ziemię na miejscu tego wypadku na głębokości ponad 1 metra i przesiewano ją w sposób szczególnie staranny, każdy znaleziony skrawek został przebadany genetycznie. Ja miałam olbrzymią wiarę, że to, co nam mówiono, to są fakty. Tak samo nam powiedziano, że w Polsce nie będzie można otworzyć trumien. I to było powiedziane na spotkaniu z panem Kopacz i z panem Arabskim, że takie są przepisy sanitarne. Zapewniono nas, że wszystkie ciała zostaną przewiezione, że każdy szczątek będzie zbadany. Wbrew zapewnieniom rządu, nie tylko nie przeprowadzono sekcji ciał, ale także dopuszczono do sytuacji, że szczątki wracały do Polski przez wiele kolejnych miesięcy. 2 tygodnie po pogrzebie męża miałam dochówek. I wtedy też przeżyliśmy taką kolejną traumę z dziećmi, bo okazało się, że przyleciała duża trumna. No i trzeba się było zdecydować, czy będzie dochówek drugiej trumny. No i wtedy pytanie, gdzie ja bym była pochowana. A wiadomo, że chciałabym, jeżeli kiedyś to nastąpi, no to leżeć razem z mężem. I zgodziłam się na kremację i szczątki, prochy męża zostały pochowane do tego grobu. Był to taki skromny, cichy pogrzeb wśród grona tylko rodziny i najbliższych przyjaciół. Czytając akta w prokuraturze, nie doszukałam się, co skremowałam, jaką podjęłam decyzję i jakie części ciała męża zostały skremowane. 200 kg szczątków. 200 kg szczątków ludzkich, które przyleciało do Polski 24. Jak Państwo wiecie, dopiero po kilkunastu dniach od katastrofy. Kiedy zbierano ciała, zbierano większe kawałki, ale wtedy, kiedy my podczas prac, pierwszych 4 dni obecności tam, w Moskwie, zadawaliśmy pytania, kiedy dowożono systematycznie w workach, w skrzyniach, pytaliśmy, skąd są te kolejne szczątki ludzkie, mówili, przekopujemy ziemię, macie dokładnie to, co żeśmy wykopali. Nikt nam tego wtedy nie tłumaczył, dlaczego tak się stało. Dlaczego znaleziono i po 2 tygodniach przywieziono, przyleciały te szczątki do kraju i dlaczego znowu następuje dochówek. Nikt nam tego nie tłumaczył i nikt nie powiedział, gdzie one były i dlaczego wróciły po 2 tygodniach do kraju. Wiem, że potem jeszcze wiele szczątek wracało. Bo znam osoby, które jeszcze później miały kolejne dochówki, bo znowu przyleciały szczątki ich bliskich. Czy prokuratura wie o tym, że po
dochówkach pierwszych były kolejne dochówki i kolejne szczątki przylatywały do Polski? Jeśli chodzi o kwestię dochówków, to w przypadku tego jednego wiemy, że przyjechała trumna, skrzynia, nie wiem jak to nazwać, i zostały tam wykonane czynności już przez stronę administracyjną, stronę państwową, która dokonała pochówków, czy rozdzielenia tych szczątków. Przyznam szczerze, że dokładnie też tego nie, dlatego że tak jak mówiłem, prokuratura się tym nie interesowała ze strony procesowej. Prokuratura polska nie dokonała identyfikacji szczątków ofiar katastrofy. Doprowadziło to do skandalicznej sytuacji, że w grobach wielu ofiar pochowano niewłaściwe ciała. Prokuratura zmuszona była przeprowadzać ekshumacje. Kluczowe w rozpoznawaniu ofiar z masowych zdarzeń, z katastrof, z wypadków, z trzęsień ziemi itd. jest badanie DNA. Odeszło się od identyfikacji wizualnej. Dlaczego po identyfikacji wzrokowej byli ci ludzie chowani? No, nie mogę z tego pojąć w głowę. Teraz nie mogę, szczególnie po pomyleniu ciała pani Walentynowej. Przyczyną pierwotnej, nieprawidłowej identyfikacji wspomnianych dwóch ciał ofiar katastrofy było nietrafne ich rozpoznanie przez członków rodzin. Kurde, przecież ja byłem, ja widziałem. Ci ludzie byli rozpoznani. Te rodziny rozpoznały tych swoich bliskich. 100% rozpoznanie. Więc teraz, jak ktoś mówi, że oni źle zidentyfikowali, myśmy, bo ja też przy tym byłem, tak. No to znaczy, że kłamie. Na koniec się okaże, że brak dowodów. To również wina rodzin, bo o to nie zadbała. Ale to nie koniec błędów i zaniechań po stronie polskiej. Wbrew standardom światowym, już w rok po katastrofie, prokuratura uznała, że nie ma powodów, by badać wątek wybuchu. Były tam jakieś dwa stuknięcia. Dwa stuknięcia mogły być wtedy, kiedy samolot wypuszcza podwozia, kiedy chce lądować. Ale ja, proszę panie, nie mogę się co do tych w tych sprawach wypowiadać. Ja miałem zaufanie i mam do ekspertów, którzy te sprawy opisali w komisji Millera. Prokuratorzy nie znaleźli żadnych dowodów, które mogłyby tę wersję potwierdzić. Nie dostrzegają też żadnych możliwości dowodowych, by wersję tę nadal badać. Tym samym stwierdzamy, że wyniki do tej pory przeprowadzonych czynności wykluczyły zamach. Natomiast pozostałe wersje są nadal przedmiotem badań. Po katastrofie strona polska nie wykonała badań pirotechnicznych. Czy na ciałach ofiar, bądź na szczątkach Tupolewa są ślady substancji wybuchowych. Ale z raportu nie wynika, żeby przeprowadzono jakiekolwiek badania chemiczne. Nie, oględziny były chyba, tylko i jakaś ocena była dokonana, ale nie wiem, czy chemiczna, czy niechemiczna. Nieprzeprowadzenie pełnych ekspertyz chemicznych, chociażby na obecność śladowych związków, które występują we wszystkich materiałach wybuchowych, czy też w bombie termobarycznej, to są głównie związki aluminium, tlenek aluminium, to jest elementarna zasada, że jeżeli biorę się za robotę i chcę dojść do prawdy, to muszę wykorzystać wszystkie środki i postępować w sposób jak najbardziej racjonalny i kompleksowy. Nie mogę powiedzieć, że ze względu na miłość, prawda, do pana premiera Putina nie odważę się wykonać jakichś tam badań. Czemu w Polsce szczątki ofiar nie zostały poddane badaniom, takim, jakie się robi zwykle przy katastrofach? Szczątki, wszystkie te, które dotarły do Polski z materiału uzyskanego w sprawie, były poddawane w Rosji specjalnej procedurze sądowo-medycznej. Pytam, czemu państwo nie przeprowadzili badań, na przykład na obecność różnych chemikaliów w ciele, zwłaszcza w płucach? Tak jak już wcześniej powiedziałem, w związku z współpracą międzynarodową polska prokuratura wystąpiła do prokuratury rosyjskiej o wykonanie tych czynności.
Ale tutaj w tym przypadku nie musiała prosić o pomoc Rosjan, ponieważ mogła wykonać te czynności sama. I te pytania, o które pani teraz pyta, o kwestie między innymi tych środków wybuchowych czy śladów, te czynności, te biegli wykonywali. Także prokuratora dokonała tych czynności z punktu widzenia śledztwa jak najbardziej zasadne. I te wyniki badań są w aktach sprawy. Ale jacy biegli? Pan mi cały czas mówi o Rosjanach, tak? Nie, o polskich biegłych. Biegli polscy przebadali szczątki ofiar? Przebadali szczątki ofiar, między innymi ofiar, które były ekshumowane w ostatnim czasie. No ale panie profesorze, ja pytam, czemu zaraz po... nie przebadano szczątków ofiar, kiedy przyleciały do Polski, a nie w 2,5 roku, kiedy pewne związki już się zdążyły rozłożyć, albo płuca zdążyły parować. Panie doktor, myślę, że odpowiedziałem pani na to pytanie. Próbki ciał wszystkich ofiar ekshumowanych będą poddane specjalistycznym badaniom fizyko-chemicznym. Od pierwszej ekshumacji, zatem to jest odpowiedź na pytanie pierwsze. Ale gdzie to była pierwsza ekshumacja? W zeszłym roku, w sierpniu. I państwo mówią, że będą dopiero poddane. Proszę państwa, to jest efekt metodyki pracy biegłych. Zaraz po katastrofie prokuratura ograniczyła się do zbadania 9 drobnych fragmentów rzeczy osobistych osób, które leciały tym samolotem. Była to parasolka, fragment buta, banknoty, jakiś fragment bluzki i na tej podstawie orzeczono, że nie mieliśmy do czynienia z eksplozją, nie mieliśmy do czynienia z wybuchem i nie mieliśmy w związku z tym do czynienia z zamachem. Nawet nie zbadano żadnego fragmentu poszycia samolotu, żadnego fragmentu konstrukcji tego samolotu czy przyrządów Tu-154. To opór rodzin, które nie zgadzały się na diagnozę dokonaną przy powtórnej ekshumacji i sekcji zwłok, sprawił i żądanie dodatkowych badań sprawił, że prokuratura została zmuszona, by wrócić na miejsce zdarzenia i przebadać zarówno szczątki samolotu, jak i otoczenie tych szczątków. I wtedy okazało się, że są tam bardzo liczne ślady materiałów wybuchowych. Bardzo liczne, to znaczy kilkaset, nie kilka, nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, a kilkaset śladów materiałów wybuchowych. 2,5 roku po katastrofie prokuratura przeprowadziła w końcu badanie szczątków Tupolewa pod kątem pirotechnicznym. Jak ujawnił Dziennik Rzeczpospolita, użyte przez biegłych spektrometry wykazały obecność cząstek trotylu na wraku samolotu. Prokuratura zaprzeczyła tym informacjom. Chciałbym państwa i za państwa pośrednictwem uspokoić opinię publiczną. Powołanie przez prokuraturę biegli, pracujący wspólnie z polskim prokuratorem pod Smoleńskiem, nie stwierdzili na wraku samolotu Tu-154M trotylu ani żadnego innego materiału wybuchowego. Nie powiedziałem, że nie było trotylu, powiedziałem, że nie stwierdzono trotylu. Po dementi prokuratury Rzeczpospolitej usunięto autora tekstu oraz 3 członków kierownictwa redakcji. Rozbito także zespół tygodnika Uważam, że. Tymczasem 5 tygodni później na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka prokuratorzy potwierdzili informacje dziennika. Detektory użyte w Smoleńsku, niektóre z nich wykazały faktycznie TNT. Wykazały? Pan mu powtórzył. Ależ panie pośle, oczywiście wykazały cząsteczki nadszytnika TNT, trotylu. Dziękuję. Trotylu. Urządzenie MO2M ma wyświetlacz, który im zaprogramowany kilka substancji wybuchowych, w tym również trotyl wyświetla TNT. Oczywiście tak jest. I co wyświetlił? W czasie. Pośle. Tak, prokurator Artymiak już o tym powiedział. Oczywiście tak. W czasie pobytu w Rosji biegli nie stwierdzili trotylu na szczątkach samolotu. Użyte przez nich urządzenia były niewystarczające do stwierdzenia wykrycia jakiegokolwiek materiału wybuchowego. BOR potwierdza, że bardzo szczegółowo badał samolot przed jego wylotem i że w żaden sposób nic nie świadczyło o tym, by jak przyrządy bądź pies wskazywał na istnienie tam materiałów wybuchowych, więc albo ta ekspertyza jest nieprawdziwa, albo mieliśmy do czynienia rzeczywiście z eksplozją, która mogła być wynikiem na przykład zestrzelenia samolotu
z zewnątrz. Oczywiście trzeba brać pod uwagę jeszcze inną hipotezę i ona musi być przynajmniej w polu widzenia, że mamy do czynienia z gigantyczną operacją ze strony Rosji, że strona rosyjska rozsypała tam na przykład trotyl i naprowadziła polskich ekspertów, żeby ten trotyl znaleźli. Jeżeli jednak odrzucamy taką hipotezę, to musimy przyjąć, że mamy do czynienia ze śladami eksplozji, która zniszczyła ten samolot. Polskie śledztwo idzie ślamazarnie. Tymczasem dowody są bezpowrotnie tracone. Rosjanie już w dwa dni po katastrofie zaczęli zacierać ślady na miejscu zdarzenia. Ten teren nie powinien być przysypany ogromną warstwą ziemi, tak wysoką jak tam, bo to było gdzieś około 60 do 70 centymetrów. Na tym są położone te płyty betonowe. Ten teren wcześniej powinien być bardzo dokładnie przeszukany i sprawdzony, czy tam nie ma szczątek jeszcze ciał naszych bliskich, ewentualnie czy tam jeszcze się nie znajdują szczątki samolotu. Kilkanaście metrów od szczątków samolotu ustawiono obelisk, pod który dopuszczano mieszkańców miasta. Gapie często przyprowadzali dzieci. W tym czasie na miejscu katastrofy wciąż leżały szczątki ofiar. Rosjanie wypełniają to zobowiązanie wynikające z konwencji chicagowskiej, a nawet w ocenie pana Edmunda Klicha są w wielu sytuacjach gotowi nawet wykraczać poza ramy konwencji, jeśli tylko jest takie oczekiwanie strony polskiej. Prawie żadnego z punktów tego załącznika numer 13 nie spełniono, a mówi nam się, że według tego załącznika prowadzono całe śledztwo. Podstawowy jeden obowiązek, który nakłada się na prowadzących śledztwo, złożenie wraku samolotu, odtworzenie samolotu z jego szczątków pod hangarem. Znamy zdjęcia, wiemy, jak to wygląda. Dalsza dyskusja od tego momentu dalsza dyskusja już jest tylko teoretyczną, bo niespełnienie tego wymogu zamyka bardzo wiele danych, uniemożliwia zdobycie bardzo wielu danych, zagubienie ich na samym początku badania katastrofy. Rosjanie pozwolili, by złożony na płycie bocznej lotniska wrak niszczał przez pół roku. Potem otoczyli go parkanem i przykryli plandeką. Na koniec zbudowali nad nim prowizoryczną wiatę. Poszukując w Smoleńsku nowych tropów związanych z katastrofą, dokonujemy szokującego odkrycia. Wiata, którą Rosjanie wybudowali nad wrakiem leżącym na płycie bocznej lotniska, jest znacznie mniejsza niż obrys, na którym usiłowano odtworzyć kształt Tupolewa. Widać to m.in. dzięki płytom, na których leży wrak.
Wiata ma szerokość 5 płyt, podczas gdy cały samolot ma szerokość 10 płyt. Wiata nie obejmuje skrzydeł Tupolewa. Nie wiadomo, czy znajdują się pod zataszeniem. Gdy próbujemy podejść do wraku, odpędzają nas funkcjonariusze. Tu nie wolno niczego fotografować. Jak się okazuje, zniknęła także spora część drobnych fragmentów samolotu, które pierwotnie rzucono na pryzmy obok obrysu maszyny. W tej chwili mniejsze szczątki wraku rzucone są na jedną stertę w starej szopie. Zagadkę znikających części wraku wyjaśnił nam mieszkaniec sąsiedniego bloku, który chciał zachować anonimowość. A mówili, Mac mówi, wszystko specjalnie zabezpieczone. Specjalne posterunki, tam wszędzie my wszystko zabezpieczamy. Mam przyjaciela, który pracuje na złomowisku i przyjmuje metal. Ja do niego przychodziłem, a on zbierał części od samolotu, takie niechromowane, błyszczące. Stamtąd już wszystko ukradli, nie bójcie się. Wszystko, co można było, już na złom oddali. Jak popatrzeć na samolot, to co z niego zostało, na to, co leży w workach, to połowy samolotu po prostu nie ma. A kadłuba w ogóle nie ma. Rozumiem, detale jakieś, kawałki, które w workach tam leżą. Kadłuba nie ma w ogóle, 60% nie ma. Mac kłamie. Jak słyszę, co mówi Mac, to się śmieje, dlatego że Mac mówi tylko to, co jest wygodne dla rządu. Dlatego to, co mówi Mac, to... My chcemy zrozumieć, co się stało. Nie zrozumiecie. Jeśli Putin to zrobił, to... Biuro prasowe Kancelarii Premiera nie odpowiedziało na naszą prośbę, by szef rządu udzielił wypowiedzi do naszego filmu. Premier Donald Tusk z niechęcią wypowiada się na temat katastrofy smoleńskiej. Zróbmy choćby jednodniową przerwę od Smoleńska, naprawdę, proszę. Premier i rzecznik ucinają także możliwość uzyskania informacji dotyczących katastrofy na konferencjach prasowych. Stałą praktyką jest odbieranie mikrofonu albo głosu po zadaniu jednego pytania. Pani redaktor, ja mam do pani jedną uwagę. To nie jest sam na sam redakcji Gazety Polskiej z premierem, tylko konferencja prasowa. Nie jestem powołany do tego, aby oceniać każdą wypowiedź, każdy materiał, jaki pojawia się w sprawie smoleńskiej. Moim zadaniem jako premiera jest korzystanie z prac i z pomocy instytucji państwowych, a nie antypaństwowych, powołanych do działania, do wyjaśniania, do prowadzenia śledztwa, etc. Antypaństwowych lub niepaństwowych, w każdym razie działających raczej na... Dziękujemy serdecznie za udział w dzisiejszej konferencji prasowej. Dziękujemy pani redaktor. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Halo, ziemia panie redaktorze. Konferencja się zakończyła. Panie premierze, ja chciałam wrócić do śledztwa smoleńskiego i dowiedzieć się, jak przebiegała pana rozmowa z prokuratorem Seremetem. Z jakimi informacjami przybył pan prokurator do pana premiera? W tej sprawie chyba już wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Ale bardzo proszę o podanie szczegółów. Jakiego rodzaju były to informacje? Poinformowałem szczegółowo w tej sprawie, także wszystko, co miałem na ten temat do powiedzenia, przekazałem na konferencji prasowej poświęconej dokładnie temu tematowi. Ale wtedy ja chciałam zadać konkretne pytania i państwo skończyli wcześniej, zanim czerpane były życie, pytania. Takie życie. Chcielibyśmy z panią i z państwem spędzać bardzo dużo czasu, ale nie możemy tyle, ile byśmy chcieli. Panie premierze, spotyka się z panem prokuratorem Seremetem w sprawie śledztwa smoleńskiego? O każdym spotkaniu z prokuratorem generalnym bez wyjątku informuję opinię publiczną. Jednak pojawiły się informacje, że pan prokurator Seremet mógł przekazać panu informacje ze śledztwa, które są objęte tajemnicą. Dziękujemy bardzo. Ma pani takie informacje, proszę się zgłosić do prokuratury. Dziękuję. Dziękujemy. Przepraszam.
Przepraszam bardzo, a w jaki sposób można uzyskać odpowiedzi od pana premiera, skoro wywiadu nie można uzyskać, a na konferencji prasowej również nie można otrzymać odpowiedzi? Ale ja mam obowiązek zdobywania informacji. Także prokurator generalny Andrzej Seremet nie udzielił nam wypowiedzi, choć ubiegaliśmy się o nią już pół roku przed realizacją filmu. Ja myślę, że do końca tego roku dojdzie do takiej rozmowy. No już w tej chwili czekam 6 miesięcy. Mam to na uwadze i proszę zwrócić cierpliwość. Od kwietnia staram się o rozmowy z panem prokuratorem. I nie mam tego szczęścia. Tak. Jesteśmy na pierwszym mówieniu. Proszę do pana rzecznika, i zrealizujemy jakieś. Nie, to przyrzekamy, że w listopadzie to zrobimy. Ale proszę, czy... Mamy spotkanie o 13, mówię, no bardzo. Czy możemy powiedzieć dokładnie, kiedy? Słyszę, no dzisiaj nie potrafię podać terminu, ale... Zarzekam się publicznie, że do końca listopada możemy się... Ale rozumiem, że nie unika pan rozmowy. Do końca listopada na pewno znajdziemy termin. Ma pani mnie nagranego, więc pani może szantażować w cudzysłowie tym, że złożyłem takie obietnice. Proszę śmiało dzwonić i umówimy się. Pan prokurator w obecności pana rzecznika powiedział, że do końca listopada wyznaczy termin na nasze spotkanie na rozmowę. Dzisiaj właśnie mija 30 listopada. Pan rzecznik Mateusz Martyniuk będzie się z panią kontaktował. Ale rzecznik nie oddzwonił przez następne 4 tygodnie. Próbowaliśmy też porozmawiać z szefem komisji badającej katastrofę Jerzym Millerem. Zasada taka, że pan wojewoda się nie wypowiada na temat Smoleńska. W sprawie Smoleńska rząd zaniechał jakiejkolwiek działalności. Czasami mam wrażenie, że specjalnie stopuje i zamiata pod dywan wszystkie sprawy. Ta katastrofa jest obrazem stanu państwa polskiego. To państwo upadło na kolana, tam w Smoleńsku, tam gdzie pozostało tych 96 ofiar tej katastrofy. To państwo tam klęczy nadal na kolanach i to państwo w tym miejscu, oddając zwłoki naszych najbliższych przywódców w ręce rosyjskich lekarzy, którzy wiemy teraz, co się stało z tymi ciałami. To jest tak, jak żołnierze swojego dowódcę pozostawiliby na placu boju i uciekli. Pracując nad technicznymi aspektami tej katastrofy, pamiętamy i nie zapomnimy o tym, co się za tym kryje. Technika to samolot, wybuchy, mechanizmy. Tak naprawdę to są ludzie, to jest 96 osób. I to osób wyjątkowych, o których musimy pamiętać. Pierwszych godzin po katastrofie smoleńskiej dobrze zdają swój egzamin także służby państwowe. Państwo polskie w obliczu dramatu katastrofy podsmoleńskiej i jej skutków zdało egzamin. Trzeba dzisiaj wszystkim obywatelom państwa polskiego powiedzieć, że zdaliśmy razem ten trudny egzamin i mamy prawo być dumni ze współczesnego państwa polskiego.